Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziękujemy, że odwiedziliście naszą stronę. Dzisiaj mamy dla Was super informacje. Jest z nami tato, który wymyślił właśnie ten środek na rośliny i podzieli się z nami, jak zaczął. Jak zacząłeś w ogóle ten pomysł z tym środkiem? Jak to się wszystko zaczęło? Może to nie tyle pomysł, co życie mnie zmusiło. Stosowałem środki chemiczne do ochrony roślin, tak jak wszyscy producenci w koło. Ale zastosowałem jeden, który mnie pokonał. Po prostu zacząłem tracić przytomność po aplikacji go na rośliny. I to mi dało do myślenia, no albo zdrowie, no albo choroby, no i praca w komorze gazowej. No i zacząłem próbować różne naturalne wyciągi. Trwało to parę lat. Zawsze coś dodawałem i zawsze coś próbowałem. Od kropli bacha przez olejki eteryczne, własne jakieś pomysły, szukałem roślin, obserwowałem w przyrodzie, jak to się dzieje. Przede wszystkim te obserwacje bardzo dużo mi dały. Bo nie ma na ten temat publikacji i w moim kręgu się nikt na ten temat nie wypowiadał. Wszyscy po prostu kupują chemię i nie zastanawiają się nad zdrowiem, nad tym, jak te rośliny później rosną, jak wyglądają. No i po paru latach eksperymentowania rozszerzyłem całe to spektrum tych środków, tych elementów, którymi opryskiwałem rośliny, podlewałem rośliny. Efekty przeszły moje oczekiwania. To znaczy, rośliny pięknie pachniały, pięknie błyszczały się, były o wiele większe, miały większy wigor. No same plusy. No i ja byłem zadowolony, bo się nie trułem i moi pracownicy przede wszystkim też, nie? Zwiększyła się ilość ptaków wokół, jakichś innych robaczków, zwierzątek. Także no same superlatywy. Czyli ten środek nie niszczy żadnych robaków pożytecznych, tak? Jak to mniej więcej wygląda? Nie. Właśnie. To jest ciekawe, że utrzymuje równowagę. Utrzymuje równowagę biologiczną w grzybach i w owadach. Nie następuje jakieś nieszczęście gospodarcze, że jakiś owad wszedł, czy jakiś grzyb, czy wirus i no, są straty gospodarcze. Nie? Tego się nie zauważa. No o samym środku, co mogę powiedzieć, jest to w formie płynu. Jest to środek kontaktowy, czyli no, trzeba się poświęcić i pryskać częściej. Mniej więcej w odstępach 10-dniowych, tak średnio, od tygodnia do dwóch, no średnio 10 dni. Można to robić w pełnym słońcu, bez względu na temperaturę, co jest bardzo ważne, bez względu na wilgotność, co też te wszystkie środki chemiczne mają tam obwarowania właśnie, jeżeli chodzi o temperaturę, o wilgotność powietrza. Występuje jak gdyby mniej chwastów, no to co zauważyłem. Aha, czyli zabija chwasty, ale ma dobry wpływ na rośliny, czyli po prostu... Tak, no to zmniejsza ilość chwastów. A jeżeli chodzi o warzywa, owoce, co zauważyłaś, jeżeli ludzie będą podlewać, czy firmy będą podlewać swoje szkółki tym środkiem, to możesz nam o tym powiedzieć? Na przykładzie ogórków w naszym ogrodzie. Wszyscy sąsiedzi w koło już posiali, a myśmy posiali z mamą o wiele, chyba z 2 tygodnie, może nawet 3 później. I nasze ogórki przerosły ogórki, które były wcześniej siane. Miały bardzo przyjemny zapach. No i fajnie się ukisiły i wytrzymały. W 4. roku jeszcze jedliśmy ukiszenie, co do tej pory po roku żeśmy wyrzucali słoiki z ogórkami, bo się nie nadawały do jedzenia. Także to też ma widocznie wpływ na przechowalnictwo. Nie? A jeżeli chodzi o smak?
No smak bardzo fajny, bardzo przyjemny smak. Na przykład ogórki, jak byłem w Niemczech, próbowaliśmy kisić niemieckie ogórki, to nie było w ogóle możliwości ukiszenia ich, nie? Przez to, że zawierały chemię, tak? Też. Zawierały chemię i śmierdziały, po prostu śmierdziały nieprzyjemnie, no to zapach był taki okrutny. Co jeszcze, jak się przechowuje ten środek? Czy ten środek ma datę ważności? Czy można go przechowywać przez ile lat i w jakiej temperaturze mniej więcej? W temperaturze dodatniej 2 lata spokojnie wytrzymuje. Jeżeli chodzi o szkółkarstwo, to co możesz powiedzieć właśnie dla przyszłych szkółkarzy, czy dla właśnie hodowców drzew i także ziół? Czym im ma pomóc ten środek? W szkółce bardzo dobrze przyjmują się wszystkie szczepienia. Procent szczepień jest bliski mniej więcej między 95 a 100%. Miazga się wylewa biała, ta, która goi ranę tą po cięciu. Drzewa po przesadzeniu lepiej się przyjmują. No, to są pozytywne rzeczy. Super. A jeżeli chodzi o smak, na przykład, nie wiem, jeżeli będą podlewali tym środkiem w sadzie jabłek, będą jakieś różnice? No, na pewno tak. Wpłynie też to bardzo pozytywnie na przechowalnictwo. W tym płynie, w tym środku też są takie składniki, które powodują pobieranie na przykład fosforu, który jest problematyczny, i potasu. Zwiększa się też wchłanialność wody z powietrza. To przy suchych pogodach, które teraz tutaj w naszej strefie klimatycznej występują, susze totalne, to jest bardzo istotna rzecz. No i no, widać bardzo duży wzrost. Mam zdjęcia porobione, także to jest zaskakujące. Na dobę to do 20-25 cm potrafi drzewo przyrosnąć. Nie? Jeżeli macie do nas jakiekolwiek pytania, to piszcie na nasz e-mail info@naboso.com. Ta forma się znajduje na naszej stronie, także jeżeli chcecie, czy macie jakieś dodatkowe pytania, to my na nie z chęcią odpowiemy i zapraszamy Was do odwiedzenia naszej strony częściej. Będą tu wrzucane filmiki i porady właśnie na ten temat. Także dziękujemy Wam bardzo. Dzięki za wywiad i zapraszamy jeszcze raz. Trzymajcie się. Bye, bye.